Najpierw uroczysta msza święta w intencji ojczyzny i przemarsz ulicami miasta, a potem składanie wieńców pod pomnikiem Pamięci Narodowej oraz 18. Festiwal Pieśni Patriotycznej. Tak wyglądały obchody Święta Niepodległości w Żarowie. Tego samego dnia, 11 listopada na ulicach Warszawy, Polacy przyozdobieni w barwy narodowe rozbroili żołnierzy niemieckich. Tego samego dnia defiladę polskich żołnierzy w Warszawie odebrał Józef Piłsudski. Polska stała się krajem wolnym i niepodległym, ale droga do tego była długa i okupiona wieloma ofiarami. To przecież 123 lata niewoli w zaborach, długie lata rusyfikacji i germanizacji. To w końcu wielkie powstania narodowe, powstanie listopadowe i powstanie styczniowe. Umęczona ojczyzna odrodziła się na powrót, a my zgromadzeni dzisiaj pod pomnikiem Pamięci Narodowej w Żarowie oddajemy hołd tym, którzy za wolną i niepodległą Polskę oddali swoje życie. Oto stoję na baczność przed Polską, którą Ty reprezentujesz. Tymi słowami zwrócił się naczelnik państwa polskiego, marszałek Józef Piłsudski, do pierwszego prezydenta Rzeczypospolitej Gabriela Narutowicza. Szanowni drodzy mieszkańcy gminy Żarów oraz przybyli goście. Dziś świętujemy 98. rocznicę odzyskania niepodległości. Jest to święto radosne, święto szczególne. Święto, które jednoczy i ożywia polskie sumienia na całym świecie, które budzi odruch patriotyzmu, ale też prowokuje do zadawania pytań i dociekania nieraz tragicznych odpowiedzi. Zgromadziliśmy się dzisiaj w naszym żarowskim miejscu pamięci, gdyż chcemy jak co roku w Dniu Narodowego Święta Odzyskania Niepodległości uczcić wszystkie minione pokolenia Polaków, którzy za tę wolność przelewali krew, ale również dla tej wolności nie wahali się ponieść największych trudów i wyrzeczeń. Dlatego sięgamy do zbiorowej pamięci naszego narodu, ale również do ciągle żywych wspomnień dotyczących przodków każdego z nas, ich walki i zmagań, poniewierki i obozowych losów, czy wreszcie daniny z krwi i życia. Te odpowiedzi wracają w postaciach najdroższych nam osób, obrazów z ich życia i wydarzeń będących udziałem całego narodu. Symbolicznym przykładem odrzucenia tego, co dzieli dla najwyższego dobra wspólnego, jakim jest ojczyzna, był apel dowódcy Józefa Piłsudskiego w dniu pierwszego wymarszu Legionów. Odtąd nie ma ani strzelców, ani drużyniaków. Wszyscy, co tu jesteście zebrani, jesteście żołnierzami polskimi. Znoszę wszelkie odznaki specjalnych grup. Jedynym waszym znakiem jest odtąd orzeł biały. Po oficjalnych przemówieniach żarowianie, jak co roku, wyjątkowo uczcili 98. już rocznicę odzyskania przez Polskę niepodległości. Pamięć o bohaterach narodowych uczcili przedstawiciele żarowskiego samorządu, radni Rady Miejskiej, seniorzy z Miejsko-Gminnego Koła Związku Kombatantów Rzeczypospolitej Polskiej i byłych więźniów politycznych, funkcjonariusze policji, i strażacy z terenu całej gminy, dyrektorzy i uczniowie wszystkich placówek oświatowych, thank you.
opiekunowie grup zajęciowych na świetlicach wiejskich, pracownicy Gminnego Centrum Kultury i Sportu, biblioteki, ośrodka pomocy społecznej, radni z Młodzieżowej Rady Miejskiej, słuchacze Żarowskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, członkowie Gminnej Spółdzielni Samopomoc Chłopska, seniorzy ze Związku Emerytów, Rencistów i Inwalidów, członkowie Klubu Honorowych Dawców Krwi PCK, przedstawiciele Żarowskiego Stowarzyszenia Edukacja i Placówki Wsparcia Dziennego 4 Pory Roku, Fundacji Nasze Dzieci, Żarowskiego Oddziału Związku Nauczycielstwa Polskiego, Prawa i Sprawiedliwości oraz Platformy Obywatelskiej.